W tradycji kaszubskiej uważa się, że Gostomie to wieś bardzo stara i wiąże się z nią, a raczej ze wznoszącą się nad nią Łysą Górą, kilka legend. Łyska jest drugą co do wysokości górą na Kaszubach i podobnie jak Wieżyca ma swoją jasną i ciemną stronę. Podobno znajduje się tu miejsce spoczynku Smętka, słowiańskiego bóstwa smutku, a w czasach przedchrześcijańskich odbywały się tu sabaty czarownic. Ale to legendy. Faktem jest, że badania przeprowadzone w Gostomiu w zakolu rzeki Czarna Woda potwierdziły lokalizację wczesnośredniowiecznego grodziska, które założono na wzniesieniu wcześniej wykorzystywanym w celach kultowych. Źródła podają, że w 1895 roku w Gostomiu mieszkało 59 rodzin, a więc 346 mieszkańców, z czego 304 katolików, 38 ewangelików i 4 Żydów. Zmiany zaczęły następować w okresie międzywojennym, kiedy ziemie te znalazły się w granicach państwa polskiego. Otóż w roku 1935 na Łysej Górze rozpoczęto budowę Pomorskiej Szkoły Szybownictwa Ligi Obrony Przeciwpowietrznej i Przeciwgazowej. Miejsce pod założenie szkoły wyznaczył Szczepan Grzeszczyk, jeden z twórców polskiego szybownictwa. Góra szybko zyskała miano Bezsmiechowej Północy. Po 1939 roku Niemcy wykorzystywali to miejsce do prowadzenia kursów szybowcowych dla pilotów Luftwaffe. W 1941 roku przy drodze gruntowej Gostomie-Korne między osadami Glinki i Owśnice powstał niemiecki obóz pracy. Zostali w nim umieszczeni więźniowie i jeńcy wojenni pracujący przy budowie autostrady. Przeciętnie przebywało w nim kilkadziesiąt osób, głównie Żydzi. Kilkadziesiąt z nich rozstrzelano. Obóz likwidowano w 1942 roku. Po II wojnie światowej wydawało się, że wszystko powróci do stanu poprzedniego. Niestety szkoła funkcjonowała jedynie do roku 1950. Potem cały teren zajęło wojsko. Utworzono stację radarową z olbrzymim bunkrem. Stacjonowała tam 221. Kompania Radiotechniczna, wchodząca w skład 22. Batalionu Radiotechnicznego z Podchojnic. Niedaleko wzgórza znajdowały się koszary wojskowe. Jednostka została zlikwidowana pod koniec lat 90. XX wieku. Obecnie działające lądowisko w Kornem jest kontynuacją tradycji lotniczych przedwojennej Pomorskiej Szkoły Szybowcowej w Gostomiu. Pierwsze wzmianki o szkole w Gostomiu podają, że powstała ona w 1827 roku, czyli 2 lata po wprowadzeniu w państwie pruskim obowiązku szkolnego. Szkoła mieściła się w chałupie z gliny, krytej strzechą. Znajdowała się na działce pana Edwarda Wysieckiego, syna Bazylego. Według relacji Jana Cieszyńskiego, żyjącego w latach 1872-1958, szkołę murowaną, czyli obecną starą szkołę, wybudowano w 1872 roku. Teraz jest to prywatny budynek mieszkalny. Budynek nowej szkoły został oddany do użytku w 1959 roku. Z zapisów istniejących w dokumentach wynika, iż jednostka OSP w Gostomiu została założona w 1936 roku. Budowa remizy przypadła na rok około 1960. W latach 90. z powodu zmian ustrojowych działalność straży zaczęła przygasać.
Ponownie jednostka odżyła w 2019 roku, a już w 2020 gmina przekazała na rzecz jednostki OSP Gostomie pierwszy wóz strażacki. Dzięki przychylności i wsparciu organów oraz za sprawą druhów i gospodarności jednostka prężnie się rozwija. Z roku na rok wzrasta liczba strażaków ratowników, dzięki którym możemy czuć się bezpiecznie. Września 1992 roku odbyła się uroczystość poświęcenia kościoła pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego, będącego kościołem filialnym parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Stężycy. Od 1 września 1996 roku proboszczem tej parafii jest ksiądz Bogdan Lipski. W tym roku ksiądz proboszcz przechodzi na zasłużoną emeryturę. Mieszkańcy gminy Kościerzyna wraz z wójtem Grzegorzem Piechowskim dziękują za długoletnią posługę kapłańską, owocną współpracę i działalność na rzecz parafii oraz naszej gminy. Funkcją sołtysa sołectwa Gostomie, które tworzą Gostomie, Glinki, Plon, Wygoda i Złotowo, nieprzerwalnie od początku funkcjonowania gminy Kościerzyna pełni Ryszard Mański. Warto odwiedzić gościnne Gostomie, nie tylko dla ciekawej historii i zjawiskowych widoków. To miejsce, które stale się rozwija i pięknieje. Wszystko dzięki otwartym, zaangażowanym mieszkańcom, którzy wspólnymi siłami pracują na rzecz swojej małej ojczyzny.